Dobry wieczór. Szanowni Państwo, przedstawiam Andrzeja Hulewicza, który jest wiceprezesem Mazurkas. Przedstawiam Michała Kozaka, który jest dyrektorem hotelu. A ja się nazywam Andrzej Bartkowski. Stoimy razem z Andrzejem na czele tej grupy Mazurkas już od 25 lat. Nadszedł czas, żeby dawać, a nie brać. Dlatego też organizujemy te koncerty. Ale wielka chwila, o której Państwu wspomniałem, jest dlatego, że dziś jest dzień wyjątkowy, że w tej chwili na widowni, a zaraz na estradzie będziemy gościli jednego z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na świecie, jednego z największych artystów. Uważam, że jest to coś, co będzie niezapomniane dla nas wszystkich. Pan Krzysztof Penderecki, profesor, maestro Krzysztof Penderecki i żona pani Elżbieta Penderecka. Witamy serdecznie Państwa. Proszę Państwa, po takiej wizycie to już chyba Franciszek. Brakuje tu jeszcze na scenie pana starosty Jana Żychlińskiego, bardzo prosimy, i pana burmistrza Ożarowa, pana Pawła Kanclerza. Obydwaj panowie uczestniczą też w organizacji tych wielu koncertów, które tutaj się odbywają i są współorganizatorami też tego koncertu. Chciałbym, żeby panowie dwa słowa powiedzieli. Tak jak powiedział pan prezes Andrzej Bartkowski, wydarzenie nie tylko kulturalne, ale społeczne, pozwalające z taką nadzieją patrzeć w przyszłość, że biznes i szeroko rozumiana władza publiczna potrafią się zrozumieć, żeby dać wam sztukę najwyższej próby. Andrzeju, za ten pomysł bardzo serdecznie dziękuję. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Lider nadaje ton. Pan Andrzej Bartkowski jest liderem, mecenasem sztuki, człowiekiem z wielką energią, pomysłami, a my go tylko wspieramy. Jeśli coś z tego dobrego wychodzi, to cieszymy się bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, ci dwaj panowie naprawdę czują sztukę i uczestniczą w jej propagowaniu tutaj już od 2,5 roku. Już zrobiliśmy 30 koncertów, tak dużej miary. Dzisiaj widzę 1000 miejsc na sali. To jest wielka radość z tego powodu. Proszę Państwa, Andrzej Hulewicz. Proszę bardzo. Ja jeszcze nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby Państwa bardzo serdecznie przywitać, bo rzeczywiście chwila jest wyjątkowa. Chwila jest wyjątkowa z kilku powodów, a ja bym chciał wrócić do tego dla mnie najważniejszego, bo właśnie o tej porze, 25 lat temu, dokładnie to był luty, marzec, postanowiliśmy założyć Mazurkas i miało być to małe biuro podróży dla miłośników muzyki. Dlatego nazwaliśmy je Mazurkas i pierwsze grupy, które mieliśmy, to były grupy Metropolitan Opera Guild, miłośników muzyki z Francji, ze Szwajcarii, z Niemiec. To były nasze początki. I proszę sobie wyobrazić, jak przez te 25 lat wszystko zakręciło koło i spotykamy się tutaj na tak wspaniałej imprezie. Dla mnie jest to szczególny moment, bo to 25-lecie, które będziemy i już obchodzimy w tym roku 2015, nie może się lepiej zacząć jak właśnie tak wielkim koncertem z udziałem tak wielkiego mistrza. Bardzo dziękuję. Wielki kick-off 25-lecia Mazurkas. Dziękuję wszystkim. Dziękuję mistrzowi, że jest tutaj z nami i będziemy mogli rozpocząć to nasze wielkie świętowanie naszej firmy właśnie takim koncertem. Życzę miłego wieczoru. Jeszcze dwa słowa. Dyrektor hotelu, który staje się dyrektorem jakiegoś centrum kulturalnego. Tak, czysta przyjemność, panie prezesie, dziękuję. Mam rzeczywiście tą przyjemność kierować tym przedsiębiorstwem, które w tej chwili zatrudnia już ponad 130 osób tutaj w Ożarowie. To jest bardzo skomplikowana aparatura i cieszę się, że mam przyjemność też uczestniczyć w tego typu koncertach, które tutaj panowie prezesi nam serwują. Nie będę przedłużał, bo już nie mogę się doczekać. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Ja bym poprosił jeszcze panów o pozostanie chwileczkę.
Oczywiście nie możemy wszystkich powitać z estrady, ale gościnność nakazuje, żebyśmy powitali przedstawicieli innych krajów, a więc panią ambasador Kanady Bugaliski z Aleksandra, ambasadora Białorusi Averyjanowa Aleksandra, pana ambasadora Republiki Algierskiej Cherif Kal, panią ambasador Portugalii, panią Marię Amelia Paiva i pana ambasadora Królestwa Maroka, pana Junsa Tijani. Pani Danuta Wałęsa obiecała nam dzisiaj przyjazd i utknęła na lotnisku. Nie wiem, może jeszcze zdąży, ale jest reprezentowana też tutaj przez pana ministra, niegdyś, a dzisiaj dyrektora Instytutu Lecha Wałęsy, pana Mieczysława Wachowskiego. Chciałbym wszystkich przedstawicieli ministerstw, różnych organizacji państwowych, którzy tutaj są, bardzo serdecznie powitać. Nie mogę sobie odmówić też, żeby nie powitać pani Małgosi Polańskiej, bez której ten koncert by się nie odbył. To ona zorganizowała. Ona jest dyrektorem i właścicielem firmy Dux. To jest bardzo poważne wydawnictwo muzyki klasycznej, poważnej. A panią Małgosię widziałem ostatnio w Lusławicach u państwa Pendereckich przy pracy jako reżyser dźwięku. To jest temat na osobny rozdział jakiejś książki. Nawiasem mówiąc, to jest pewna książka pana Mieczysława Tomaszewskiego, która się nazywa Penderecki, Bunt i wyzwolenie. Tom pierwszy ma podtytuł Rozpętanie żywiołów. Polecam, wtedy zaczyna się kochać, oglądać i słuchać muzykę Pendereckiego już stale. Dziękujemy panowie.